Szanowni Państwo, ja może powiem dwa słowa najpierw o genezie tego wykładu, mianowicie kiedy dyskutowano kwestie wykładów plenarnych, przyszedł do głowy mi taki pomysł, żeby jednak zaprezentować także kogoś z pokolenia młodszego. Ponieważ to pokolenie, do którego ja na przykład należę, już powoli schodzi ze sceny filozoficznej, pewnie już niewiele jest w stanie ofiarować filozofii polskiej, przynajmniej mówię za siebie. I chyba trzeba by, tak sobie pomyślałem, zaprezentować kogoś z pokolenia, no, powiedzmy sobie, średniego. Wybór padł na pana, no bo to właśnie to pokolenie będzie decydowało o tym, jaka to filozofia niedługo będzie. Już wybór padł na pana doktora Rafała Urbaniaka, między innymi z tego powodu, że jest jedynym filozofem, który został wybrany do tak zwanej Akademii Młodych. To jest nowa forma Akademii Młodych czy Polskiej Akademii Nauk, której zadanie jest także odmłodzenie filozofii polskiej, bo nie ma co Państwa ukrywać, że w Polsce filozofii, tak zresztą w innych dziedzinach życia społecznego od nie tylko lat, ale dziesięcioleci, nawet stuleci w Polsce panuje coś w rodzaju kronokracji. Otóż doktor Rafał Urbaniak skończył Uniwersytet Gdański, potem studiował w Uniwersytecie Calgary w Kanadzie, tam obronił doktorat, pracę doktorską, teraz została autoryzowana także w Uniwersytecie Opolskim w Polsce, to jest jeszcze dodatkowe prace. Promotorem był Richard Zach, wybitny historyk Lodniki i Lodów. Praca była poświęcona Stanisławowi Leśniewskiemu, potem zagadnieniem związanym z systemami energetycznymi wielkiego polskiego rolnika Stanisława Leśniewskiego. Wśród innych osiągnięć doktora Urbaniaka wymienię także to, że laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki za swoje prace, także o Stanisławie Leśniewskim. Jest autorem, jak na swoim wieku, wyjątkowych kontaktach i osiągnięciach międzynarodowych. Związany jest z Uniwersytetem Gent w Belgii, z grupą Diderika Patensa, jedną z ciekawszych grup zajmujących się logikami nieklasycznymi, tak zwanymi logikami adaptatywnymi. Publikował, opublikował wiele artykułów, w większości w języku angielskim, w takich czasopismach jak Journal of Philosophical Logic, Logique et Analyse, History and Philosophy of Logic, Journal of Logic and Computation, Synthes i jeżeli chodzi o dorobek o charakterze międzynarodowym, jest na pewno jednym z najbardziej produktywnych filozofów w Polsce, nie tylko swojego pokolenia, ale tego ogólności. Więc to są zalety, które, jak sądzę, powinny być upowszechnione i które mam nadzieję, że będą naśladowane. Dziękuję profesorowi Hołów, który zgodził się, aby przegląd filozoficzny patronował temu wykładowi, który mam nadzieję stanie się tradycją w ramach polskich zjazdów filozoficznych, no bo trudno, aby inna instytucja patronowała temu przedsięwzięciu niż właśnie najstarsze polskie czasopismo filozoficzne, w ramach którego debiutowało wielu najwybitniejszych
filozofów od roku 1898 aż do chwili obecnej. Tytuł odczytu, dopiero pan jakaś tak skomplikowany, że nie byłem w stanie się nauczyć. Pamięć i wyższość. Abstrakcja bez bytów abstrakcyjnych, nominalistyczny neologizm. Do tego, żeby mówić tylko o tym, co może być nazywane, są zdrowe.
Więc mój cel będzie taki, wyjaśnić funkcjonowanie języka arytmetyki za pomocą mówienia o tym, nie o obiektach matematycznych, tylko o tym, co może być nazywane. Szczegóły zobaczymy później. Dobrze. Standardowa redukcja w teorii mnogości wygląda tak. No to jest jedna opcja. Liczbę 0 identyfikujemy ze zbiorem pustym, liczbę 1 identyfikujemy ze zbiorem, którego jedynym elementem jest zbiór pusty, liczbę 2 identyfikujemy ze zbiorem, którego jedynym elementem jest zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty i po prostu dodajemy sobie kamerki po boku. To jest jedna opcja. Druga, dosyć popularna opcja, to wygląda tak. Zaczynamy tak samo. Liczba 0 to jest zbiór pusty, liczba 1 to jest zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty. Ale generalnie przy każdą następną liczbę tworzymy, biorąc wszystkie poprzednie liczby w jeden zbiór. Czyli już przy liczbie 2 to się nam rozejdzie. Liczba 2 wedle jednej konstrukcji będzie wyglądała tak, wedle innej będzie wyglądała tak i to są dwa różne zbiory. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi nam o zachowanie praw arytmetycznych, no to z punktu widzenia matematyka możemy skonstruować nieskończenie wiele innych redukcji liczb naturalnych do zbiorów. Wystarczy, że weźmiemy dowolny, sensownie definiowany ciąg liczb, ciąg zbiorów o strukturze takiej samej jak struktura zbioru liczb rzeczywistych i tyle. No i matematycy generalnie zazwyczaj są zadowoleni. Mówią, no tak, liczby naturalne to zbiory, wszystko jasne, teoria mnogości to po prostu podstawa, to podstawowa teoria matematyczna i wszystkie inne obiekty można sprowadzić do obiektów teorii mnogościowych. No tak, tylko czy taka redukcja jest satysfakcjonująca filozoficznie? Uważam, że nie. Dlaczego? No, poudawanie przez chwilę, że wiemy, co to są zbiory. Poudawanie nawet przez chwilę, że wierzymy, że istnieją zbiory. Popatrzmy na to. Jak mówiłem, liczba 2 wedle jednej redukcji wygląda tak, wedle drugiej wygląda tak, ale jeżeli którakolwiek redukcja ma nam dostarczać metafizycznego wyjaśnienia, czym są liczby, no to która to będzie? No, liczba 2 nie może być jednocześnie dwoma różnymi zbiorami. I nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że któraś z tych redukcji jest lepsza od innych. Skoro nie ma żadnego powodu, żeby wybrać którąkolwiek raczej niż inną, to być może nie ma powodu, żeby wybierać którąkolwiek z nich. No, to dobrze. Powiedzmy, że zgadzamy się z filozoficzną akceptowalnością redukcji teorii mnogościowej. Co możemy zrobić? No, możemy powiedzieć, że liczby to są takie obiekty, sui generis, i konstruować ich teorię w jakiś tam sposób. No tak, ktoś może powiedzieć, taki tak standardowy zarzut ze strony matematyków, to byłby mniej więcej taki, ale jak odcinamy liczby naturalne od teorii mnogości, to nie mamy takich jednolitych podstaw matematyki, znowu się robi jakiś chaos i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie należy się nim przejmować, bo być może można skonstruować podstawy matematyki, które dadzą nam jednolitą teorię, wyjaśnię w jaki sposób mniej więcej, bez jednolitości ontologicznej obiektów konstruowanych, tak? Ja mogę mieć jednolite podstawy matematyki, nie mówiąc, że wszystkie obiekty matematyczne to zbiory. Tak? Więc odrzucając identyfikację liczb ze zbiorami, wcale nie odrzucam jednolitości podstaw matematyki. Sugeruję inne podstawy. No dobrze, no to skoro nie ze zbiorami, nie możemy identyfikować liczb ze zbiorami, no to co możemy zrobić? Przyjrzyjmy się temu, co robił Frege. Przypomnę dwie proste rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że równoliczność pomiędzy predykatami jest zdefiniowana w języku drugiego rzędu, to powinno być w miarę oczywiste. Nie będę co tej formuły. Sprawa jest prosta. Dwa predykaty są równoliczne, jeżeli istnieje relacja, która wzajemnie jednoznacznie przyporządkowuje obiekty podpadające pod jeden predykat obiektom podpadającym pod drugi predykat. Po drugie, definiowane jest w języku pierwszego rzędu takie wyrażenie, jak na przykład istnieje dokładnie NF. Może więc próbować wyjaśnić funkcjonowanie liczb w ramach języka logiki. Coś możemy powiedzieć, natomiast nie jest to satysfakcjonująca teoria, dlatego że brakuje wyjaśnienia czego? Terminów liczbowych jako terminów jednostkowych. Brakuje wyjaśnienia tego, jak wygląda kwantyfikacja po liczbach. Więc to nie jest w pełni rozwinięta i satysfakcjonująca teoria. No to co robi Frege? Bierze pomysł od Hume'a. Co Hume mówił o liczbach?
posiadamy dokładny standard, za pomocą którego możemy mierzyć równość proporcji liczby i zgodnie z tym, czy one spełniają, czy nie, ten standard, określamy ich relacje bez żadnej możliwości błędu. I teraz mamy coś, co się nazywa zasadą Huma. Kiedy dwie liczby są tak połączone, że jedna z nich ma jednostkę odpowiadającą drugiej, mówimy, że czy każda z nich ma jednostkę, każdej z nich odpowiada jednostka drugiej, mówimy, że są równe. W skrócie, no, nazywamy to HP, bo to jest też dosyć popularny w literaturze skrót od Hughes Principle. I w skrócie, liczba F-ów jest identyczna z liczbą G-ów, wtedy tylko wtedy, kiedy F-y są, F i G, F i G są równe liczby. Taka bardzo oczywista zasada. Ale co właściwie matematycznie ona może nam dać? Weźmy sobie logikę drugiego rzędu, dodajmy na wierzch tego jeszcze zasadę Huma i popatrzmy, czego możemy dowieść. Po pierwsze, możemy dowieść istnienia zera. No jak? Za f i za g podstawiamy ten sam predykat. X nie jest identyczny z x. Tak? Dostajemy tą pierwszą linię. Ale prawa strona jest oczywistą tezą logiki drugiego rzędu. Więc dostajemy lewą stronę, że liczba x nie jest identyczna z x, jest identyczna z liczbą x, która z liczbą x nie jest identyczna z x. Wprowadzamy kwantyfikator szczegółowy i mówimy, istnieje coś, co jest liczbą predykatu x nie jest identyczne z x. Mamy 0. Więcej, możemy dowieść nieskończoności liczb naturalnych. Jak? No, najpierw możemy zdefiniować predykat x jest identyczny z x, nie jest identyczny z x. Możemy dowieść istnienia tej liczby, nazwać ją 0. Potem możemy skonstruować predykat x jest identyczny z 0. Dowieść istnienia tej liczby, nazwać ją 1. Potem skonstruować predykat x jest 0 lub 1. Dowieść istnienia liczby tego predykatu, nazwać ją 2. I tak dalej. Więcej. Zasada Huma dowodzi aksjomatów arytmetyki planu drugiego rzędu. Co to jest aksjomat arytmetyki planu drugiego rzędu? To nie trzeba teraz wiedzieć. To jest taka jedna w miarę standardowa teoria arytmetyczna. Także nie tylko dowodzimy istnienia zera, istnienia nieskończoności liczb, dowodzimy indukcji matematycznej i paru innych rzeczy. Więcej. Ta cała teoria jest niesprzeczna. O ile niesprzeczna jest analiza matematyczna. No ale nie ma nikogo, kto by na zero mówił w niesprzeczność analizy matematycznej. Więcej. Tego typu podejście wyjaśnia nam stosowalność arytmetyki do rzeczywistości, tak? No bo liczby są powiązane z predykatami, które mogą się stosować do różnych rzeczy w świecie rzeczywistym. Filozofów, wiertarek, motków, kaloryferów. Więc mamy ten postulat konstrukcji teorii arytmetycznej w taki sposób, że dalej rozumiemy, dlaczego arytmetyka stosuje się do rzeczywistości. Problem. Otóż problem Cezara Frege sformułował tak, zaraz skomentuję. Nigdy nie możemy zdecydować za pomocą naszych definicji, czy jakiemuś pojęciu nie odpowiada liczba Juliusz Cezar, lub czy ten zdobywca Galii jest liczbą, czy nie. Problem wygląda trochę dziwnie, ale u podstaw leży następująca intuicja. Zasada Huma mówi nam tylko, kiedy dwie liczby są identyczne, natomiast nie mówi nam, jak odróżniać liczby od innych obiektów. Tak? Jak jednak jest gdzieś arachnoński? Ja na przykład zasada Huma mówi mi, że liczba włosów na mojej głowie, prawda, jest identyczna z liczbą włosów na głowie arachnoińskiego. Wtedy tylko wtedy, nie, raczej nie jest, kiedy można je przyporządkować jednoznacznie, tak? Ale ta zasada mi nie mówi, który obiekt jest tą liczbą włosów. Tak? Nie powiem mi, czy Juliusz Cezar jest liczbą moich włosów, czy nie. Bo rozstrzyga tylko identyczności, gdzie w obu stronach mamy terminy matematyczne. W tym sensie zasada Huma nie dostarcza pełnego metafizycznego wyjaśnienia natury liczb. Wydawałoby się. Frege więc wpadł na pomysł, mówi tak, no poudawajmy, że wiemy, co to są ekstensje. Gdybyśmy wiedzieli, co to są ekstensje, czy tam zbiory, no to moglibyśmy powiedzieć, że liczba f-ów to jest ekstensja pojęcie równoliczne z f. Czyli mamy jakieś pojęcie, zbieramy wszystkie pojęcia równoliczne z tym pojęciem, tworzymy ekstensję jako jeden obiekt i to jest właśnie liczba f.
bo mamy jeszcze poważniejszy problem. Jeden problem jest taki, że należałoby wtedy, że należałoby teraz wyjaśnić, co to jest ekstensja. No i Frege, by to uczynić, wprowadza to, co nazwał podstawowym prawem numer 5. Podstawowe prawo numer 5 mówi, że ekstensja F-ów jest identyczna z ekstensją biegów wtedy i tylko wtedy, kiedy predykaty F i G stosują się do dokładnie tych samych przedmiotów. Wydaje się bardzo intuicyjna sprawa. No i teraz jakie własności ma to podstawowe prawo numer 5? A ma ich parę, całkiem fajnie, parę trochę gorsze. Pierwsza sprawa to jest to, że jak weźmiemy logikę drugiego rzędu, podstawowe prawo numer 5, to wyprowadzimy sobie zasadę Hume'a. Pod warunkiem, że posłużymy się definicją Frege'ego, definicją liczby. Tak? Czyli już nie potrzebujemy posłużować zasady Hume'a, wystarczy nam definicja liczby, podstawowe prawo numer 5, wyprowadzamy zasadę Hume'a, a skoro już mamy zasadę Hume'a, to już dalej wyprowadzamy sobie arytmetykę. Czyli arytmetykę dalej mamy. Kolejny zarzut, jaki tu można wysunąć, jest taki, że skoro Frege uważał, że zasada Hume'a nie wyjaśnia natury metafizycznej liczb, to równie dobrze można by twierdzić, że natury metafizycznej ekstensji nie wyjaśnia podstawowe prawo numer 5. No bo tak samo jak Frege argumentował o Cezarze w odniesieniu do zasady Hume'a, można powiedzieć tak. Nigdy nie możemy zdecydować za pomocą naszych definicji, czy jakiemuś pojęciu mi odpowiada ekstensja Juliusz Cezar, lub czy ten zarys zagadnień jest ekstensją, czy nie. Ten sam problem. W sumie. Ale nie przejmujmy się tym też, bo mamy jeszcze poważniejszy problem. Otóż podstawowe prawo numer 5 dowodzi pełnej komprehensji. Pełna komprehensja to jest teza, że dla każdej własności istnieje zbiór obiektów, tych obiektów i dokładnie tych obiektów, które posiadają tą własność. Czasem w niektórych tekstach spotyka się teza, jakoby Frege zakładał zasadę komprehensji. Nie, zakładał podstawowe prawo numer 5 i komprehensja z niego wynika. Dosyć prosto. Zamiast F i G bierzemy ten sam predykat, powiedzmy phi, i dostajemy tą linię, że ekstensja phi od Y jest identyczna z ekstensją phi od Y wtedy tylko wtedy, kiedy dla każdego x phi od x wtedy tylko wtedy, kiedy phi od x. To jest podstawienie podstawowego prawa numer 5. Prawa strona jest tezą logiki, dostajemy lewą, wiemy, że ekstensja phi jest identyczna z ekstensją phi. Wniosek, załączenie kwantyfikatora szczegółowego, jest coś, co jest ekstensją phi. A że phi, nic na tym nie zakładaliśmy, no to dowiedzieliśmy komprehensji dla dowolnego phi. No i dlaczego to jest problematyczne? No, wszyscy znają tą historię. Problematyczne jest dlatego, że pełna komprehensja daje paradoks Russa. Tak? Możemy zdefiniować relację należenia do. Jak już ją sobie zdefiniujemy, to możemy wziąć ekstensję własności x nie należy samo do siebie. Będziemy w stanie dowieść równoważności, że x należy do tego zbioru Russa wtedy, kiedy x nie należy samo do siebie. Podstawiamy R i mamy w miarę ewidentną sprzeczność. Frege, jak dostał list Russa na ten temat, raczej się zakłopotał i porzucił projekt konstruowania podstaw arytmetyki. Ale to nie znaczy, że nie można z jego pomysłów skorzystać. Bo i z jego pomysłów zaczęli korzystać inni ludzie, poczynając od lat 80., zaraz zobaczymy jacy, ale z jakiego pomysłu zasadniczo zaczęli korzystać? No, jak popatrzymy sobie na te zasady, to one mają coś wspólnego ze sobą. Co? Mamy to, są równoważnościami. Po prawej stronie mamy jakąś relację równoważnościową, tak? Równoliczności, stosowanie się do tych samych obiektów i tak dalej. A po lewej stronie mamy identyczność, gdzie to ma być jakiś termin jednostkowy utworzony z jakiegoś symbolu funkcyjnego, tak? Czyli liczba f-ów to ma być termin jednostkowy, utworzony z predykatu f i symbolu funkcyjnego, który wskazuje na funkcję, która predykatem przyporządkowuje liczby. Inny przykład dosyć prosty z zasady abstrakcji. Przykład też od takiego powiedzmy. Że kiedy kierunek x-ów jest identyczny z kierunkiem y-ów, wtedy tylko wtedy, kiedy x i y są równoległe. Dobrze. Więc mamy takie zjawisko ogólne, zasady abstrakcji. I na czym polega projekt neologicyzmu?
No, na tym, że staramy się, nie bierzemy teorii mnogości, tylko staramy się skonstruować podstawy matematyki, posługując się zasadami abstrakcji. Czyli nie identyfikujemy liczb ze zbiorami, pewne zasady abstrakcji uznajemy za analityczne. Uznajemy, że one nam ustalają odniesienie tych terminów abstrakcyjnych, które tam występują po lewej. I wyprowadzamy jakieś, konstruujemy jakieś teorie matematyczne. Arytmetykę liczb naturalnych, arytmetykę liczb rzeczywistych, jakieś warianty teorii geometrycznych, różne inne rzeczy. No tak, tylko że po pierwsze, niektóre zasady abstrakcji są sprzeczne. I to jest dosyć ciekawa sprawa, że żeby dowieść sprzeczności podstawowego prawa numer 5, wcale nie potrzebujemy paradoksu Russa. Wystarczy stwierdzenie Cantora. W jaki sposób? No, podstawowe, zwróćcie Państwo uwagę, jak to wygląda. U Frege'ego mamy jedną dużą dziedzinę i teraz nad tą dziedziną mamy pojęcia i teraz podstawowe prawo numer 5 pojęciom przyporządkowuje zbiory, które traktuje jako przedmioty, tak? Czyli jako obiekty, które znajdują się w tej wyjściowej dziedzinie. Czyli ta funkcja ekstensji, która przyporządkowuje ekstensję predykatom, jest funkcją w dziedzinie, od której zaczęliśmy. No więc to by znaczyło, że te ekstensje wszystkie mogą znajdować się w wyjściowej dziedzinie, a to by znaczyło, że tych ekstensji nie może być więcej niż elementów dziedziny. No bo generalnie podwór jakiegoś zbioru nie może być do niego większy. Z drugiej jednak strony, stwierdzenie Cantora wynika, że jak weźmiemy dowolną dziedzinę, to ekstensji na tą dziedziną zawsze będzie więcej. Tak? Więc mamy sprzeczność, której nie skonstruowaliśmy posługując się paradoksem Russa i sprzeczność, której bardzo ważną rolę odgrywa to, że te funkcje, które są wprowadzane przez podstawowe prawo, przez zasady abstrakcji są funkcjami z powrotem w dziedzinę. Że znowu konstruujemy przedmioty, które mają należeć do naszej wyjściowej dziedziny. No dobrze, no to skoro niektóre zasady abstrakcji są sprzeczne, no to może właśnie te niesprzeczne. W sumie, dlaczego nie? Problem jest jednak taki, że to nie wystarcza. Jeden dosyć prosty powód to jest taki, że nie mamy testu na niesprzeczne zasady abstrakcji, więc to nie dałoby jakiejś jednolitej metody konstruowania podstaw matematyki. Ale załóżmy, że tym się nie przejmujemy. Drugi problem jest taki, że istnieją niesprzeczne zasady abstrakcji, które razem są sprzeczne. Na przykład zasada Hume'a, zwróćcie Państwo uwagę, zasada Hume'a pozwalała dowieść, istnieje nieskończenie wielu liczb. No ale skoro jakaś zasada dowodzi istnienia nieskończonej ilości przedmiotów, to nie może ona być prawdziwa w dziedzinie, która jest skończona. Tak? Więc zasada Hume'a jest niesprzeczna, ale jest spełniana tylko w dziedzinach nieskończonych. Z drugiej strony mamy takie zasady abstrakcji, no zaraz opowiem tego za przykład, takie zasady abstrakcji, które prawdziwe są tylko w dziedzinach skończonych. Są niesprzeczne, ale wymagają tego, żeby istniało tylko skończenie wielu przedmiotów. Mamy więc zasady abstrakcji, które osobno są niesprzeczne, a razem są sprzeczne. Ten problem w literaturze przedmiotu nazywa się problemem złego towarzystwa. Mamy zasady abstrakcji, które osobno są sprzeczne, a razem wzięte robią bałagan. Ten przykład mogę szybko wyjaśnić, pomysł jest taki. To jest różnica symetryczna dwóch zbiorów, powiedzmy. Mamy dwa predykaty, F i G. Bierzemy te przedmioty, które są F, ale nie G. Dodajemy do nich te przedmioty, które są G, ale nie F. I tworzymy z tego jeden zbiór. I następnie wprowadzamy zasadę abstrakcji, która mówi tak. Parzystość F-ów jest identyczna z parzystością G-ów. Wtedy, tylko wtedy, kiedy właśnie ten zbiór, prawda, kiedy moc tego zbioru jest podzielna przez 2. Czyli kiedy tych obiektów w tym zbiorze tak uzyskanym daje się skorzysta. Można dosyć szybko dowieść, że jeżeli dziedzina jest nieskończona, to prowadzi do sprzeczności, ale że są skończone modele, to jest prawdziwe. To możemy zrobić, jak tylko będzie miał pytanie o tym. Nie będę Państwa tutaj szczegółami zanudzał. A przynajmniej dodatkowymi szczegółami. Trzeci problem jest taki, że nie jest jasne, jaki status mają te zasady abstrakcji. No
No bo tak, weźmy sobie zasadę Hume'a. Po prawa strona mówi coś o istnieniu relacji wzajemnie jednoznacznej, a lewa strona wciąga za sobą istnienie liczby, które na pierwszy rzut oka nie wynika z prawej strony. Ale jak mamy równoważność, która po lewej ma konsekwencje egzystencjalne, których nie ma po prawej, to dlaczego to miało być analityczne? No dobrze, więc po pierwsze, jeżeli chodzi... No i teraz, jak popatrzymy na literaturę odnośnie neologicyzmu, to problem złego towarzycha, na przykład cały tom Synthesis o tym wyszedł. Problem złego towarzycha prowadzi do bardzo wyrafinowanych technicznie prób sformułowania kryteriów akceptowalności zasad abstrakcji i do dzisiaj nie ma zgody co do tego, jakie te kryteria powinny być i one wszystkie są mocno wygięte matematycznie i nieoczywiste. No bo z jednej strony takie kryterium powinno dawać nam, uznawać za, pozwalać na akceptację interesujących zasad abstrakcji, z drugiej strony odrzucać problematyczne, a z trzeciej strony jeszcze być przekonujące filozoficzne. To jest trudna sprawa. Teraz, co uważam za główny problem z neologicyzmem? Za główny problem z neologicyzmem uważam to, że ci ludzie wierzą w obiekty matematyczne. Co więcej, wierzą w zasady abstrakcji, ustalają odniesienie terminów matematycznych. I że te obiekty matematyczne należy traktować po prostu tak jak obiekty i trzymać w jednej dziedzinie. Zaraz wyjaśnię dlaczego. W szczególności to było widać, gdy mówiliśmy o podstawowym prawie numer 5, że on jest sprzeczny, nie posługując się paradoksem Russa. No dobrze, to już wiemy na jaki wygląda neologicyzm, wiemy jaki jest z nim problem, albo jakie są z nim problemy. Co możemy zrobić? Możemy ukraść parę pomysłów od Tadeusza Katarbińskiego. Jakich? Więc element pierwszy. Katarbiński wprowadził pojęcie nazwy pozornej. Mówi tak. Wszelkie zdania, w których wypowiada się coś pozornie o innym jakimś przedmiocie, nie o rzeczy jakiejś, traktujemy jako zwroty zastępcze dla zdań innych, rozumianych już literalnie, a orzekających wyłącznie o rzeczach. No i tam trochę on opisuje, jak rozumieć taki, jak redukować zdania o zdarzeniach, relacjach, cechach, czy takich terminach abstrakcyjnych jak białość. Dobra. Jedna rzecz, którą pragnie było Katarbińskiego, pojęcie nazw pozornych. Następnie, co do języka, w którym ludzie mówią o klasach, Katarbiński mówi tak. Co się zaświeczy specjalnie owych klas, to przy opisanym przed chwilą rozumieniu mamy to niewątpliwie jakąś nazwę pozorną, której właściwą rolę winni by wyjaśnić przez odpowiednią definicję w uwikłaniu autorowie operujące tym terminem w tym zagadkowym sensie. Więc Kotarmiński nie próbuje wyjaśnić, jak funkcjonuje język klas, tylko mówi, no to by trzeba było jakoś wyjaśnić i traktować to nazwę jako pozorne. Ostatni fakt z Kotarmińskiego, przepraszam, trochę drugi, ale ważne. Kotarmiński mówi tak. Przypuśćmy, że ktoś określa matematykę jako naukę o liczbach. Pytamy dalej o definicję liczby. Odpowiedź, której udzieli znawca matematyki, będzie niewątpliwie nadal odmienna od tej, na którą mógłby się zdobyć laik. W tym nadmiarze rozmaitych stanowisk, niechaj nam wolno będzie wyróżnić stanowisko nominalizmu i zanim się opowiedzieć, literówka. Nominalizm sądzi, że żaden przedmiot nie jest liczbą i że ani arytmetyka, ani tak zwana teoria liczb, ani tym bardziej matematyka w ogóle nie budują znak, który by można nazwać ściśle zdaniami o liczbach, w tym sensie, jak to przykład zoologia mówi o zwierzętach. I dalej. Arytmetyka różni się od nauk przyrodniczych nie tym, o czym mówi, lecz tym, co mówi o rzeczach. Mówi mianowicie, że jeżeli takie a takie rzeczy są tak a tak liczne, to takie a takie znowu rzeczy są tak a tak znowu liczne. Weźmy na przykład pod uwagę zdanie arytmetyczne 3 plus 2 równa się 5. To powiedzenie skrótowe, dokładnie brzmi inno. Dla każdego x 3x plus 2x równa się 5x, gdzie x jest zmienną nazwą. Dobrze? Więc wiemy, co stwierdził Kotarbiński. Czego się uczymy? Powiedzmy, że pierwszy ruch, no to mówimy sobie, spróbujmy rzeczywiście spojrzeć na to z perspektywy nominalistycznej. No dlaczego? No po pierwsze, być może nominalistyczna epistemologia matematyki jest trochę mniej tajemnicza, bo większość platońskich podejść do matematyki to po prostu powołuje się na naszą intuicję. A nie jest jasne, do jakiego stopnia powoływanie się na intuicję ma jakąś moc wyjaśniającą. Druga sprawa jest taka, że no, gdyby to się dało zrobić, to mielibyśmy bardziej oszczędną ontologicznie teorię. Czemu nie? Trzecia sprawa to
warto popatrzeć na to, czy można nominalistycznie rozumieć matematykę, tak, żeby istnienie matematyki nie było problemem dla naturalizmu. I czwarta sprawa, bardziej techniczna, o której zaraz będę mówił, to to, że to podejście daje nam lepsze, że nominalizm daje nam lepsze podejście do zasad frakcji. Czego się jeszcze uczymy? No, uczymy się tego, że być może terminy matematyczne należy traktować jako nazwy pozorne. Uczymy się, że potrzebujemy definicji uwikłania dla tych nazw pozornych. Wiemy, że Kotarmiński nie podaje definicji dla klas, mówi, że potrzebne były. I wiemy też, że jakby to, co powiedział o liczbach, jest niewystarczające. Nie podaje ogólnej procedury tłumaczenia, to tam jest szereg problemów technicznych, w które nie chcę teraz wchodzić, ale generalnie nie podaje ogólnej procedury tłumaczeń, nie wyjaśnia funkcjonowania kwantyfikacji itd. itd. Możemy o tym sobie później porozmawiać, jak ktoś tylko się zainteresowany, ale teraz niestety nie mamy na to czasu. Więc co robimy? Uznajemy zasady abstrakcji nie za sposoby ustalania odniesienia do obiektów matematycznych, tylko za definicje uwikłania, które mówią nam, jak posługiwać się nazwami pozornymi. Czyli na przykład, jak byśmy rozumieli zasady FIMO? No, zasady FIMO rozumielibyśmy tak. Ona by mówiła nam, że dla każdej możliwej nazwy sigma możemy wprowadzić nazwę pozorną, liczba sigma. I po drugie, mówiłaby nam, że musi, że przy tych nazwach pozornych ignorujemy te różnice, które zachodzą między liczebnikami nazw równoliczych. Czyli ta identyczność po lewej to nie jest prawdziwa identyczność, tylko taka udawana identyczność pomiędzy udawanymi nazwami. A co w abstrakcji nam mówi, jak się tymi nazwami posługiwać i jak je wprowadzać systematycznie? Czyli jaki dostajemy obrazek? To obrazek dostajemy taki. Mamy sobie dziedzinę. Nad tą dziedziną mamy jakieś możliwe nazwy. Mamy nazwę pustą, nazwę jednostkową, nazwę ogólną. Tym nazwom przyporządkowujemy nazwy pozorne, które do niczego się nie odnoszą. Z nimi możemy sobie stowarzyszać jakieś takie oficjalne nazwy w jakiejś notacji. To nie jest bardzo istotne, ale możemy. I trzymamy to wszystko osobno. Tak? To znaczy, że te nazwy pozorne to nie są rzeczywiste obiekty w świecie. To są po prostu możliwe nazwy pozorne, które możemy sobie wprowadzić i są czysto językowe. To stwarza pewien, czyli nie uznajemy, że zasady abstrakcji wprowadzają funkcje do dziedziny. Trzymamy te rzeczy osobno. I co się dzieje? Przypomnijmy sobie, jak wyglądał dowód nieskończoności liczby w wersji wyjściowej. Braliśmy, bo nawet jeżeli dziedzina była wyjściowo niby pusta, to mogliśmy wprowadzić nazwę pustą, przyporządkowaliśmy jej liczbę 0, mogliśmy ją nazwać, tej nazwie przyporządkowaliśmy liczbę 1, mogliśmy przyjąć nazwę, która nazywa 0 lub 1, przyporządkować jej liczbę 2 i tak dalej. Teraz ten dowód nie będzie nam działał, bo nie możemy tych rzeczy umieszczać z powrotem w dziedzinie. Co robimy? Iterujemy w górę, tak? Czyli mówimy tak, mamy dziedzinę, nad tą dziedziną, nawet jak nie nic nie ma, możemy wprowadzić nazwę pustą, nie możemy przyporządkować nazwę pozorną, tą nazwę pozorną możemy nazwać, tej nazwie pozornej możemy przyporządkować potem liczbę i tak dalej. Czyli nieskończoność uzyskujemy nie dlatego, że mamy nieskończoność obiektów tutaj, tylko dlatego, że w nieskończoność możemy wprowadzać nazwę stowarzyszenia, nazwę pozorną, nazywać ją i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta nieskończoność jest czysto potencjalną nieskończonością operacji lingwistycznych. Dobrze, a co się dzieje z problemami, które mieliśmy wyjściowo? No, jeden problem był taki, że zasady abstrakcji bywały sprzeczne. Okazuje się, że jak mamy to podejście, to wcale nie. Nie są sprzeczne. Co więcej, jak odpowiednio interpretujemy podstawowe prawo numer 5, dostajemy co? Teoremę gości. Przepraszam, to miało być ZC, czyli bez zastępowania z aksjomatem wyboru. Ale to nie dlatego, że zastępowanie nie działa, tylko dlatego, że jeszcze nie dowiodą, że działa, ale myślę, że działa. Co się dzieje ze złym towarzyszem? Mieliśmy zasady abstrakcji, które osobno były niesprzeczne, a razem były sprzeczne. Nie ma tego problemu. Wprowadzamy różne terminy, nazwy pozorne, one razem ze sobą się nie biją, możemy je trzymać w jednym wiaderku, nie ma żadnych problemów. Co z analitycznością? No teraz ta lewa strona to nie jest rzeczywista identyczność, nie pociąga nam istnienia liczb, tylko to jest udawana identyczność pomiędzy nazwami pozornymi. Więc nie jest tak, że lewa strona ma konsekwencje egzystencjalne. Więc nie ma problemu, że lewa strona ma konsekwencje egzystencjalne, to nie ma prawa. Co z problemem Cezara? No, to dosyć oczywiste teraz. Tak? Juliusz Cezar nie jest nazwą pozorną. Chyba, że prawdziwy jest jakiś większy spisek na temat tego, jak funkcjonuje historia w cywilizacji zachodniej. Ale generalnie
zakładamy, że druga taka postać i że to nie jest ta zapozorna. Jak nie jest ta zapozorna, no to identyczność jest automatycznie fałszywa, nie ma problemu. Co z nieskończonością? No nie musimy, bo pamiętamy, jak patrzymy na podstawie matematyki Kurasta. Tam problem, jeden z problemów był taki, że oni musieli przyjąć aksjomat nieskończoności i niektórzy uważali, że nie było czysto logiczne. Teraz nie musimy tego robić, bo nieskończoność dostajemy tylko potencjalną nieskończoność przez iterację operacji lingwistycznych. Dziedzina, co do ilości obiektów w dziedzinie, w ogóle nie musimy się wypowiadać. To już jest kwestia pozamatematyczna w pewnym sensie. Dobrze, więc podsumujmy. Po pierwsze, teorie jednogłośnowe postawy matematyki filozoficznie nie są satysfakcjonujące. Po drugie, teoria Fregego daje nam arytmetykę, potem trzeba prowadzić redukcję do zbiorów, która nie jest przekonująca, a poza tym podstawową prawą numer 5 jest problematyczne poprowadzić w przyszłości. Więc mamy neologizm, który nie przeprowadza redukcji, daje nam arytmetykę, ale ma problemy z analitycznością, zasad abstrakcji, z kryteriami akceptowalności, zasad abstrakcji i z problemem Cezara. Więc patrzymy na Karmińskiego, stamtąd bierzemy nazwy pozorne i definicję w uwikłaniu. Konstruujemy neologizm nominalistyczny, gdzie zasady abstrakcji to definicje nazw pozornych i unikamy problemów neologizmu, dalej konstruując sobie ustawę matematyki, nie posługując się teorią mnogości jako teorią fundacjonalistyczną. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Nic nie było słychać.
Teoria mnogości ma swoje piękno.
zbiorem jest liczniejszy od danego zbioru. Zawsze, prawda? No i bardzo dużo jest. Trudno mi improwizować jakoś ciekawych twierdzeń z teorii mnogości, ale i to będzie zawsze atrakcyjne, bo mówi się o konkretnych zbiorach, które mogą się odnosić zarówno do zbioru fasoli w worku, czy innego zbioru, czy obywateli w kraju. I tak te same będą miały taką samą to wartość podobną, ale do czegoś mogą służyć, do jakiegoś myślenia o rzeczywistości, o różnych sprawach. Jest rzecz twórcza, natomiast uważam, że takie poszukiwania są zupełnie nietwórcze. Chyba nie było pytania, ale spróbuję się. Po pierwsze, nie powiedziałem, że są to przeszkody, których można pokonać, tylko że są przeszkody, które można pokonać. A po drugie, nie uważam, żeby problemy filozoficzne z rozumieniem matematyki były pozorne. Większość matematyków tak uważa i mają do tego prawo. Natomiast nie pozostawiam słuchaczom do ocenienia, czy te problemy były pozorne, czy też nie. Opinie ludzi, na których trudno posądzać o to, że nie cenili teorii mnogości. Pierwszy to był Tarski, który zapytany o to, dlaczego jest nominalistą, a uprawia teorię mnogości, powiedział tylko tyle, że no cóż, to jest bajka całkiem niezła. Natomiast czuje się sam jak nominalista na torturach, kiedy uprawia teorię mnogości. Był to żart, ale jednak ciekawie. Druga opinia była Andrzeja Mostowskiego, cytowana przez panią Janinę Koterwińską w artykule o obronie reizmu, że napisała tak, że Mostowski wrócił z Kalifornii, z jakiejś szkoły teorii mnogościowej, którą Tarska już organizowała, powiedział, tam mówiono już tak nieprawdopodobne rzeczy, że ja tęskniłem do reizmu. Zdarzenie. Trzeci przykład jest Jean Girarda, którego książkę Blind Spot akurat wczoraj skończyłem, który w ogóle odrzuca jako matematyk teorię mnogości z powodów filozoficznych. Ja powiedział tak, że przy całym szacunku dla matematyki, teorii mnogości, tego co uważamy za twórcze w takiej czy innej dziedzinie, filozof ma pewne prawo do autonomii. Ja nie podzielam tych wszystkich poglądów, które zostały tutaj wygłoszone. Sporo wartościowego nie będę czynił, bo to szkoda czasu. Jednak wydaje mi się, że to na tym właśnie polega filozofia, że nie musi koniecznie stosować kryteriów, które stosuje matematyka. Problem istnienia przedmiotów matematycznych nie jest problemem matematycznym. Jest problemem przynajmniej filozoficznym. Niezależnie od tego, czy jak się na to patrzymy, na takie próby, ja tego nie nazywał stawianiem trudności, krom i tak dalej, i tak dalej. To należy do pewnej dobrej tradycji filozoficznej, czy nominalistycznej. Jest jedna taka. Ja bardzo, jako reizmo bardzo się ucieszyłem, że pan nawiązuje do brata Bińskiego, ale najpierw chciałbym odnieść się do tych trudności, które pan na początku zasygnalizował, właśnie tych konstrukcji liczb naturalnych ze zbiorów pustych. No właśnie, jakoś pan uwrócił, że tak powiem, problem polegający na tym, że tych konstrukcji może być wiele różnych. Natomiast jakoś się tak pan w tym momencie prześliznął po fakcie, że te konstrukcje się robi ze zbioru.
czystego, czyli z niczego. No więc właśnie. I właściwie pod koniec pan właściwie do czegoś podobnego doszedł. To znaczy, że tak naprawdę te rzekome konstrukcje ze zbioru pustego to nie są konstrukcje ze zbioru pustego, tylko z nazwy pozornej, jaką jest zbiór pusty. To jest jedna rzecz. Po prostu matematycy sami siebie wprowadzają w błąd, wmawiając sobie, że robią coś ze zbioru pustego. Oni robią coś z nazwy zbioru, z symbolu zbioru pustego. I z symbolu zbioru pustego budują model liczb naturalnych. To jest, natomiast jeszcze coś chciałem dorzucić, mianowicie ja, jak już powiedziałem, jestem reistą i tutaj się zgadzam się z Kotarbińskim, że liczba to jest nazwa pozorna, że zbiór pusty to jest nazwa pozorna, ale nie byłbym tak przekonany, że zbiór to jest nazwa pozorna, ponieważ jest taka idea pochodząca jeszcze do Arystotelesa, że skąd my bierzemy pojęcie. My je bierzemy jakoś do siebie. Tak, dobrze, to ja już kończę. W każdym razie chodzi o to, że jeśli przyjąć, że wszystkie zbiory, że w ogóle słowo zbiór to nazwa pozorna, to właściwie nie wiadomo, dlaczego to pojęcie się u człowieka pojawiło i zaczął nim operować. Jeśli nie ma czegoś takiego jak zbiory w świecie, to nie wiadomo, dlaczego to pojęcie powstało. Dlaczego mowę wprowadzamy nazwę pozorne? No dlatego, że łatwiej coś powiedzieć, krócej coś powiedzieć, może trochę więcej można powiedzieć, więc wyjaśnienie, dlaczego by nazwa zbiór funkcjonowała, no dlatego, że łatwiej mówić, posługując się taką nazwą pozorną, niż nie. Jeżeli chodzi natomiast, to jest ciekawa rzecz z tym zbiorem pustym. Właściwie rzecz biorąc, dlatego powiedziałem, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce dowodzić nieskończoności, to na upartego może to zrobić iterując w ten sposób. Ale bardziej naturalny i typowy przypadek, gdzie liczymy, to jest taki, gdzie mamy już dziedzinę z jakimiś przedmiotami pozamatematycznymi i na tą dziedziną posługujemy liczebniki i tym się posługujemy, więc nie uważałbym, że możemy skonstruować posługując się iteracją, ale nie jest to standardowy i najbardziej filozoficznie częsty przypadek tego, kiedy coś liczymy. Natomiast sama zasada abstrakcji pozwalają na wyjaśnienie liczenia w momencie, jak mamy jakąś dziedzinę obiektów pozamatematycznych i to nie jest jakiś problem. Co więcej, to jest częstsze zjawisko niż zjawisko takiej iteracji. To jest trywialne. No tak. Vivere de inter filozofarie, niektórzy mówią, ponieważ zbliża się kolacja, więc może tylko tak sakramentalnie zapytam, czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś krótkie pytanie. Ostatnie. Gabriela Wessler, Uniwersytet Śląski. Mówi tutaj pan tak ładnie o ontologii, o wątku ontologicznym filozofii Fredego. Natomiast pominął pan odróżnienie cad i ansad. To, co właśnie tutaj zostało powiedziane, to jest właśnie to, co mówi Fredel o ansad. Natomiast cała dopiero ontologia pokazuje się wtedy, gdy pisze o cad. Wtedy to jest przedmiot przyrównywany do tego przedmiotu, znaczy no nie przyrównywany, ale z tej dziedziny przedmiotu, jakim jest prawda i tak dalej. Czy pominął to pan ze względu na uproszczenie, czy też uważa pan za niezasadne mówić o, mówiąc o ontologii, przypominając to wszystko, co zostało powiedziane o celu? Jasne, są ważne sprawy, które pominąłem, żeby się zmieścić w czasie i żeby przejść do tego, co chciałem powiedzieć na temat zasad abstrakcji. Natomiast to są ważne rzeczy u Fredego, ale nie mogę poświęcić już tego czasu na mówienie o tych rzeczach. Dobrze, bardzo dziękuję. W ten sposób pierwszy wykład pod patronatem przeglądu filozoficznego został zakończony. Bardzo dziękuję panu.